Cześć, tutaj Bartek. Dzisiaj opowiem Wam o systemie magazynowania energii Victron Energy. System zbudowany jest z trzech inwerterów Multiplus 2 5 kV, -amperowych, baterii akumulatorów o pojemności 20 kWh oraz trzech solarnych regulatorów ładowania odpowiadających za pracę instalacji fotowoltaicznej. System Pracuje w tym momencie. To, co widzicie, to jest główny dashboard systemu. Tutaj jedna z bardzo fajnych rzeczy to jest praca systemu w trybie rzeczywistym, w czasie rzeczywistym. Teraz wszystkie parametry, które widzimy na ekranie, są przekazywane w czasie rzeczywistym. To jest bardzo przydatne, jeśli chodzi o naszą opiekę nad systemem naszą możliwość rozwiązywania, diagnozowania problemów oraz jakby. Wgrywania nowych nastaw lub zmiany pracy systemu. Jeśli chodzi o sam dashboard, to mamy tutaj cztery kafelki. Pierwszy kafelek odpowiedzialny jest za pokazywanie parametrów wyjściowych sieci, czyli to, co przychodzi z zakładu energetycznego. Mamy tutaj wartości mocy czynnej chwilowej w tym danym momencie, i jeżeli ta wartość jest dodatnia, to znaczy, że my pobieramy energię z sieci. Jeżeli wartość jest ujemna, to znaczy, że mamy nadmiar energii z fotowoltaiki i wysyłamy ją do sieci. Na tym kafelku znajdziecie także parametry każdej z faz, czyli napięcia, prądy i moce na każdej z faz. Kolejnym kafelkiem to jest kafelek odpowiadający za odbiory w domu AC Loads. Mamy teraz odbiór na poziomie około 600 W i także możemy obserwować parametry na każdej z faz, częstotliwości. I moc. Kolejnym kafelkiem to tutaj jest kafelek odpowiadający za parametry akumulatorów. Widać w tym momencie, że akumulatory ładują się z mocą około 2600 W. Są w stanie ładowania i w tym momencie naładowane są na 59%. Mamy tutaj także podstawowe parametry, takie jak napięcie na akumulatorach, prąd ładowania oraz temperaturę. Ostatnim kafelkiem jest kafelek pokazujący pracę instalacji fotowoltaicznej. Mamy tutaj trzy solarne regulatory ładowania. One odpowiadają za yy, przekazywanie energii bezpośrednio z paneli do akumulatorów. Następnie z akumulatorów energia za pomocą inwerterów multiplus uwalniana jest na odbiory w domu w pierwszej kolejności. Następnie wysyłana jest do sieci, gdzie jest w nowym systemie net, med, net billingu sprzedawana po, po określonej cenie. Bardzo fajnym elementem systemu jest możliwość ustawiania na szybko parametrów systemu ESS. To jest Energy Storage System. Mamy tutaj cztery opcje do wyboru. Pierwsza to jest Keep Battery Charged. Jest to opcja, w której energia z akumulatorów uwalniana jest tylko i wyłącznie w momencie odcięcia od sieci, czyli utraty prądu, awarii lub przerwie w dostawie prądu. Ustawiamy ten parametr w ten sposób w momencie kiedy na przykład wiemy, że będzie jakaś duża burza, albo operator ogłosi przerwę w dostawie prądu, wtedy możemy sobie tutaj ten Kafelek, ten groszek zaznaczyć. W tym momencie baterie naładują się na 100% i będą czekały tylko na moment utraty sieci. Jest to najbardziej bezpieczny sposób korzystania z systemu. Bezpieczny dla właściciela, ponieważ mamy nabite na 100% akumulatory i czekamy tylko aż nie będzie prądu, i będziemy mogli jak najdłużej korzystać z systemu w trybie off-grid. Następnym groszkiem jest y, parametr Optimized with Battery Life. To jest y, parametr, który stosuje się w przypadku użycia akumulatorów kwasowych, gdzie możliwe jest wydobywanie się gazów po, podczas pracy tych akumulatorów. I Victron wtedy sprawuje opiekę nad takim akumulatorem. Doładowuje go, rozładowuje go, dba o jego żywotność oraz ma wygrane tryby usuwania nadmiaru właśnie gazu z akumulatorów. OPTIMIZED Without Battery Life to jest tryb stworzony dla pracy Victrona z akumulatorami litowo takimi jak teraz mamy w tym przypadku LifePo4 i jest to system do współpracy z systemem BMS. To znaczy akumulatory rakowe, które są zainstalowane w tym systemie mają własny system Battery Management System i one dbają o poprawną pracę baterii litowo -jonowych. Ostatni, external control, to już jest dłuższy temat na, myślę, oddzielny filmik, oddzielny odcinek. Super parametrem jest tutaj minimum SOC, czyli state of charge, czyli w momencie, kiedy mamy zaznaczony parametr optimized without battery life, możemy ustawić sobie minimalny poziom naładowania akumulatorów, czyli chcemy, aby nasz system pracował... Od 100% do 45%. Nie może rozładować baterii akumulatorów poniżej 45%. Tutaj możemy ustawić 20%. To wszystko zależy od tego, jak bardzo chcecie rozładować swoje akumulatory w takim cyklu dobowym. Na głównym dashboardzie możecie także znaleźć wykresy związane z pracą waszego systemu. Teraz mam tutaj wykres z wczoraj i pokrótce. Czerwone. Słupki odpowiadają za konsumpcję, czyli pobór energii w domu. Żółte słupki pokazują nam tutaj produkcję fotowoltaiki. I niebieski wykres pokazuje, jakby, poziom naładowania akumulatorów. I widać, że od godziny mniej więcej. 18, tak naprawdę do godziny około 9, 8-9 system rozładowywał sobie powoli akumulatory, korzystał z energii, jakby własnej, tak zwanej autokonsumpcji, i następnie rano, w momencie kiedy fotowoltaika się obudziła, zaczęła dawać dużo energii, to akumulatory naładowały się. Po prawej stronie mamy cztery kafelki pokazujące właśnie te parametry, czyli ile energii oddaliśmy do sieci. Ile pobraliśmy z sieci, to tutaj mamy takie wartości szczątkowe. Ile zostało wyprodukowane oraz jaką mamy konsumpcję dzienną. Możemy tutaj także patrzeć sobie na wykresy nie tylko na jeden dzień, ale możemy pokazywać wykres tygodniowy, czyli na przykład z poprzedniego tygodnia. Zaraz nam się załaduje i będzie widać ile w każdy dzień pobraliśmy energii. Ile wyprodukowaliśmy energii, i takie podsumowanie po prawej stronie, tygodniowe tych wszystkich czterech parametrów, o których już mówiłem. Dla osób, które chcą bardziej obserwować parametry pracy systemu, mamy taką zakładkę tutaj Advanced, i można tutaj dodawać na dashboard yy, takie predefiniowane przez Victrona widgety. Na przykład na samej górze mamy parametry wejściowe napięcia i prądu, jakie są z sieci, przychodzą do nas. Możemy też dodać na przykład poziom naładowania akumulatorów na wykresie i obserwować sobie takie parametry. Jak dodajemy takie widżety? Tutaj w prawym górnym rogu mamy zakładkę Widgets i na przykład... VEBA System to są parametry pracy inwerterów Multiplus. Możemy dodać sobie taki widżet podsumowania pracy i zaraz zobaczymy, jak ten widżet wygląda. Chowamy sobie, szukamy go sobie tutaj. Na pewno gdzieś się dodał w pierwsze wolne miejsce. Widać, że jest tutaj podsumowanie. Można te widżety dowolnie rozciągać i dopasowywać do wyglądu. Jeśli byśmy chcieli na przykład dodać jakiś własny widget, to też jest taka opcja. Wchodzimy sobie tutaj w widgets. Mamy zakładkę Custom Widgets, Create Custom Widget i możemy sobie go tutaj nazwać, dodać odpowiednie dane, z którego urządzenia byśmy chcieli agregować dane i możemy taki e, widget sobie sami stworzyć. E, ostatnim co dzisiaj wam pokażę, to jest zdalny dostęp do. Systemu, tak zwany Remote Console. Po kliknięciu tutaj w Remote Console w panelu VRM, łączymy się bezpośrednio do interfejsu zarządzającego. W tym przypadku jest to Color Control GX. Jest to urządzenie, które fizycznie jest zamontowane na szafie RAC i jest ono takim interfejsem z wyświetlaczem, gdzie możemy sterować systemem. Tutaj też mamy parametry w trybie takim kafelkowym, który możemy sobie podejrzeć bezpośrednio stojąc przed urządzeniem. Mamy także pokazane wszystkie urządzenia, które są podłączone do systemu i wchodząc w, na przykład w ustawienia, przechodząc niżej do parametrów systemu ESS, wchodząc do środka, możemy także zmienić sobie tryb, tak jak wcześniej już mówiłem, optimized without czy with battery life i charged, możemy zmienić tutaj minimum SOC i możemy zmienić bardzo dużo innych parametrów, których bezpośrednio nie ma w portalu VRM. Sterowanie tutaj jest bardzo intuicyjne. Możecie też zauważyć, stojąc z laptopem przy samej szafierak, że w momencie, kiedy klikacie tutaj w Remote Console, to akcja też odbywa się bezpośrednio na wyświetlaczu i też na wyświetlaczu będzie się zmieniać i wyświetlać dokładnie to, co Wam na laptopie. To tak w dużym skrócie. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ten materiał był bardzo przydatny. I zapraszam do następnych materiałów. Cześć.